Light Workshop, nowoczesna platforma e-commerce. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale platformy e-commerce Light Workshop. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób można stworzyć produkt, który posiada wiele wariantów. Posłużę się przykładem obuwia, dla którego będzie można określić takie parametry jak rozmiar czy kolor. Zapraszam do oglądania. Na początku zaznaczę, że z racji, że w dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na omówieniu wariantów, wcześniej uzupełniłem informacje takie jak chociażby kategorie, cechy, zdjęcia czy nazwa produktu. Czyli po kolei kategorie, zaznaczone checkboxem obuwia stylowa. Dalej mamy cechy, które możemy edytować. Przykładowo możemy dodać nowy kolor. Możemy zmienić ich kolejność. Kolejne są zdjęcia. I co ciekawe, każde ze zdjęć może mieć zdefiniowane cechy. Co to oznacza w praktyce? Klient, który będzie wyszukiwał buty czerwone, nie zobaczy niebieskiej jego wersji, tylko właśnie czerwoną. A teraz przechodzimy do sekcji pól wyboru, które są tematem dzisiejszego odcinka. Jest to miejsce, w którym sprzedawca może określić wszelkie parametry, które będzie mógł wybrać klient na stronie naszego sklepu. Otwieramy. Pierwszą rzeczą, którą uzupełniamy, jest cena bazowa, czyli 80 zł. Od razu przechodzimy do dodania nowego pola wyboru. Klikam. Tutaj wpisuję kolor. Typ pola lista, zgadza się, czy mają być tworzone warianty magazynowe. Dokładnie tak. Każdy z tych produktów faktycznie będzie miał oddzielną pozycję w magazynie. Szerokość pola wyboru 2. I w tym momencie możemy skorzystać z opcji uzupełniania. I będzie to kolor na podstawie wcześniej dodanych kolorów. Uzupełnij. Zatwierdzam zmiany. I pojawiła nam się lista produktów. Turkusowy, niebieski oraz czerwony. W tym momencie strona produktu prezentuje się następująco. Widzimy, że wielu informacji brakuje, chociażby o dostępności, czyli nie uzupełniliśmy stanów magazynowych. Można byłoby również poprawić trochę wizualnie te elementy. Zanim uzupełnimy informacje o stanach magazynowych, najpierw dodajmy drugie pole wyboru, czyli rozmiar. Klikam dodaj pole wyboru. Wpisuję rozmiar. Jak najbardziej jest to lista. Po raz kolejny są to warianty magazynowe. Uzupełniamy automatycznie na podstawie rozmiaru buta. Uzupełnij. Zatwierdzamy zmiany. Teraz dostajemy pytanie, czy któraś opcja należała już do produktu. W tym momencie możemy to zignorować. I widzimy dużo dłuższą listę wariantów produktu. Ile ma elementów? 21. Tak naprawdę jest to 3 razy 7. Ilość kolorów razy ilość rozmiarów. Pierwszą informacją, którą możemy uzupełnić w tabelce wariantów magazynowych, jest informacja na temat tego, czy którakolwiek kombinacja powyższych pól nie należy do oferty naszego sklepu. Przykładowo nie mielibyśmy buta w rozmiarze 42 o kolorze turkusowym. Możemy po prostu go odznaczyć. Dalej możemy ustalić chociażby ceny, jeżeli faktycznie różnią się od tej bazowej, która jest 80, w tym przypadku możemy zostawić rabaty, stany magazynowe. Tutaj warto wpisać od razu dla wszystkiego dowolną liczbę, niech to będzie 10. I ostatnią bardzo istotną zakładką jest ta, gdzie wpisujemy wagę oraz wymiary produktów, ponieważ na ich podstawie wyznaczane są gabaryty paczki oraz jej cena. W tym momencie strona naszego produktu prezentuje się następująco. Mamy możliwość wybrania koloru, rozmiaru oraz dodania do koszyka. W tym momencie chciałbym wprowadzić ostatnie poprawki wizualne. Otwieramy jeszcze raz pole wyboru. Klikamy kolor. Przechodzimy do ustawień dotyczących opcji i zaznaczamy kolor. W tym momencie możemy zdefiniować faktyczny kolor każdej opcji, a nie tylko jej nazwę. W tym momencie uzupełniam ostatni kolor, czyli turkusowy. Zapisuję. W tym momencie strona produktu prezentuje się w taki sposób. Mamy kółeczkę z kolorami, ale widzimy, że moglibyśmy dostosować szerokość tych pól, tak żeby po prostu były poukładane gęściej. Znajdujemy ustawienia szerokości pól wyboru. Zmieniamy dla koloru 3 kolumny. Dalej przechodzimy do rozmiaru. I również zmieniamy na 3 kolumny. I w ten sposób możemy zobaczyć, że udało nam się stworzyć stronę produktu, która całkiem ładnie się prezentuje. Teraz wyobraźmy sobie scenariusz, w którym oferta naszego sklepu poszerza się o nowy kolor tego produktu.
w tym przypadku biały. Przechodzę jeszcze raz do pól wyboru. Dodaję nowy kolor. Wstawiam. I w tym momencie dostajemy pytanie, czy chcemy skopiować dane którejś z opcji dla pozycji kolor. Wybieramy przykładowo turkusowy, czerwony bądź niebieski, bez znaczenia w tym przypadku, i zatwierdzamy zmiany. W tym momencie widzimy, że mamy 28 wariantów magazynowych, czyli system automatycznie dodał nam 7, wszystkie w kolorze białym, z każdym rozmiarem z tej listy. Co jest bardzo istotne, system kopiuje również informacje takie jak ceny, rabaty, wagi czy wymiary. Co okazało się w tym przypadku nie być bardzo użyteczne, z racji, że wszystkie i tak były jednakowe. Podsumowując, udało nam się w szybki sposób zmodyfikować ofertę naszego sklepu. W tym momencie dodaliśmy kolor biały, możemy go zaznaczyć. Widzimy od razu, zdjęcie się zmienia, można wybrać rozmiar. Dodajemy palec do koszyka i gotowe. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to rozwiązanie i oczywiście zachęcam do pisania komentarzy. W przyszłości pojawi się więcej materiałów pokazujących możliwości konfiguracji produktu, dzięki którym będziecie mogli sprzedawać produkty z niemalże dowolnej branży. Do zobaczenia!